Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Miejsce, w którym się teraz znajdujemy, na pewno wszyscy rozpoznali. Jest to altana niejako kolegi Zbyszka Oleksiaka. Piękna pogoda jest dzisiaj, nie wieje, ładna. Możemy sobie tutaj posiedzieć spokojnie. Teraz zrobiliśmy zdjęcia gołębiom. To jest około 30 kilku gołębi, które mamy wystawione na aukcjach. Jako ciekawostka będzie takie coś, że część gołębi, około 25 gołębi będzie wystawione jako pakiety, w 5 pakietach. To będzie cena atrakcyjna pakietu, ale też mamy oprócz tych gołębi w pakietach, mamy 12 gołębi, bodajże 13, które kolega Zbyszek sprzedaje tak niejako pojedynczo, tak jak do tej pory to miało miejsce. Te gołębie, które pojedynczo będziemy sprzedawać, to właśnie kolega Zbyszek może teraz nam omówić. Proszę bardzo. Witam wszystkich uczniów hodowców. No, dwa gołąbki to są takie, co doleciały mi teraz w czasie lotów starych, to są gołąbki lotowane. Jest to gołąbek o numerze 122 z 14 roku, samiczka niebieska. I tu jest z dziadkiem tego gołąbka, to jest 1540, gołąbek, który miał praktycznie na centymetr dyplomów, to jest Zajer Kampa. W tamtym roku go sprzedałem za złotówkę koledze Srebrnickiemu, jeszcze był po prostu gołąbek płodny. Także dlatego mu sprzedałem za złotówkę, no bo jako 16-letni jeszcze miałem po nim ja dzieci, no i nie byłem pewny, czy będzie płodził dalej, no ale okazało się w tym roku... Właśnie, a złotówka piechotą nie chodzi. No i złotówkę po prostu dlatego też symbolicznie, a to taki kolega też na młode, miał 10 młodych ode mnie, ani jednego nie zgubił. Kupić za to. Także po prostu to tak symbolicznie, żeby nie za darmo. I okazało się, że w tym roku pierwsze jajko miał jedno z Bóg, drugie miał dobre, także mutka już mu się to opłacało, ale co się okazuje, na drugim lęgu jest dwa młode są, także po prostu ma trzy młode już miał w krótkim czasie wtedy, bo nie wiem teraz czy lęgu jak się tam stało, nie? No, ale matką tego gołębia jest, tutaj patrzę, oryginalny gołąb z hodowli Verstrete, to widzę, jest z linii Maxime i z linii Topstara, nie Cadillaca. Topstar Cadillac. A to jest Verstrete, a jeszcze... Rodowód oryginalny mamy też cały, także też będzie załączony do aukcji. I zdjęcie gołębia, bo tam mamy w gołębiach rozpodowych kolegi Zbyszka, także tam można sobie to będzie znaleźć. I to jest ten, to jest samiczka, tak? To jest samiczka. A tu babcią to jest jeszcze moja najlepsza lotniczka 827, to jest lotniczka rejonu, nie oddziału, tylko rejonu. No to jest niesamowity gołąb, nawet z 700-800 km, no to nieraz już na dziop padała po prostu, ale z wycieńczenia, ale robiła czołowe nagrody, także jak widać sam lotnik rejonu, no to nie, na pewno nie była wolna, nie? Także ten, nie? Drugim gołąbkiem jest to gołąbek z 15 roku, bardzo młody, gołąbek 674. Tu jest z Krzysia Kusia, olimpijczyka i z samiczki 4402. No to jest córka Błyskawiczcy. No tu jest gołąbek po prostu, bije mi po prostu najlepszego samczyka w półkach, nie? Także po prostu tutaj mi przeszkadzam pazurkowi po prostu, także no, muszę go po prostu sprzedać, bo troszeczkę jest niebezpiecznie, bo mi może skontuzjować najlepszego gołębia, także tutaj jest troszeczkę taki gołąbek z charakterem, jak się to mówi, no ale po prostu no, nie może przebywać w gołębniku lotowym, nie? To są dwa gołębie starsze właśnie z 2014 i 2015 roku, wśród tych 12 czy 13 gołębi, które teraz wystawiliśmy pojedynczo. I oprócz tego mamy też te gołębie, tutaj kolega Zbyszek ma rodowody, to są wszystko z 2016 roku. Tak, z tym, że jeden z nich, ten o właśnie, może od tego zacznij, to jest ten gołąb, który masz wystawiony za trochę wyższą sumę. No to jest taki rodzynek, no bo to jest... Oryginalny palarski jest u góry, nie, Lawiorski Michalak, przepraszam. Jaworski Michalak, to jest ten gołąb, co... i Zenka to jest. Co na giełdzie tak szły te gołąbki drogo tam po prostu z Jaworskim Michalak, no bo tam chciałem się pochwalić, że tam na 8 gołębi na aukcji u Kłosa, no to na 8 gołębi 6 jest u mnie tych gołąbków tam, co z tego, mi chodziło konkretnie o gołębia tego, no, Turbo Teama, nie? Turbo Teama, tutaj jest. No on poszedł na pipie, to poszedł za 40, chyba tam 5 tysięcy netto chyba tam cena była, nie? No ale tutaj ciekawostką jest mamusią tego gołąbka, to jest numer gołąbka 20384. Mamusią to jest Zenek z drużyny, czwarte miejsce w Polsce, miałem wtedy GMP. GMP i czwarte miejsce w Polsce w maratonie, także to jest gołąbek z drużyny. Tutaj konkretnie samiczka po złotej parze, także tu jest no raczej gołąbek taki naprawdę z wysokich, po prostu jako pochodzenia super, nie? I tutaj mamy poza tym te kolejne gołębie, one już są w takiej cenie 200 zł za sztukę wywoławczej. 21874 to jest gołąbek ciemny, tu jest też z tej złotej pary po synie i 22 to jest tego dziadka, co miał 13 konkursów jeszcze w okręgu Częstochowa przez dwa razy w 2007 i 2009 roku, później przyszedłem do okręgu Śląsk-Sud, to w oddziale Myszków tak samo komplet konkursów, nie? Najlepszym gołębiem w kategorii A. A z dołu jest gołąbek od Adama Miśty z Werkamenów i Karola Grabowskiego, to z tych Werkamenów, no to są też tam kupione gołębie z pipy o za duże pieniążki, także ten, nie? Bo to jest gołąbek azlotowy, to jest kupione tutaj też azlotowy, też tu jest odpowiednia suma za ojca zapłacona, za mamusię tutaj w tym przypadku, nie? Zapłacona, taki naprawdę wybitny gołąbek, nie? Następnym gołąbkiem to jest 218,40.
To jest Gąbek, no Pazurek, tutaj nie trzeba reklamować, z drużyny wicemistrza Polski w B-klasie. A też ze złotej pary widzę, jest od strony matki, od Zbyszka, od Adasia Piwowarczyka też jest pogodnie. To jest no, taki uchowany Gąbek po prostu już po lotach i z jaskółeczką, nie? Tu jest puszczone na jajka, tylko właśnie tu jest posynie. To jest taka okazja po tym dziecku kupić, bo takich jeszcze połączeń też nie było. No a co ciekawostka, jest teraz nawet 700, teraz to była pierwsza 700 w naszym okręgu, to Pazurek znowu jest jako Esko MK z piątki bity jako pierwszy, a jaskółeczka jest druga, także te gołębie, którymi teraz lecę, to jednak pomagają po prostu, nie? No Pazurka i jaskółeczkę oglądaliśmy sobie niedawno, kiedy był przylot gołębi w takich katastrofalnych warunkach pogodowych. Ten gołębie bardzo się sprawdziły i nawet takie mamy zarejestrowane komiczne sytuacje, jak się cieszycie, kiedy wraca wam chyba Pazurek czy jaskółeczka. Jaskółeczka się opóźniła wtedy, tak? Nie, bo Pazurek był w tej czołówce, jaskółeczka się wyjątkowo, to jest jeden jej konkurs, który się troszeczkę opóźniła, ale z lotu są wszystkie ciekawostki, wszystkie gąbki są z lotu tego właśnie deszczowego. No teraz 700 też są wszystkie, a jeden nie zginął. Tu jest brat gąbka, co był ostatnio na aukcji, to jest po 330, to właśnie co jest tym samym numerem, synie 330, także tutaj jest braciszek z poprzedniej aukcji, a tu mamusia jest błysk tego mis. No i tu od Adasia Piwarczyka, to jest gołębek 21852. Następnym gąbkiem to jest 21867, to mamy tutaj po mamusi Oli też, babcią jest mamusia Oli, to też jest drużyny mistrza Polski wtedy w C-klasie i GMP. I tu są już od pana Jarosława Grzankowskiego, po prostu tu jest, dostałem tak w prezencie takiego gołąbka, tutaj jest z handerka gołębi, nie? Desmed Matis, nie? Taki czerwony, bardzo fajny gąbek, tutaj przy okazji chciałem podziękować panu tutaj Jarosławowi. Następnym gąbkiem jest 218-49, to jest po córce, po synie, 330, po synie króla. I tutaj jest... I ze złotej pary córce. I po, tak, 800 złotej pary, nie? Tutaj nie ma to jest co... 21-849 gąb. Ten numer no. posiada właśnie? Tu jest wybitny gąbek, to nawet nie trzeba reklamować po prostu. No następny tu jest też rewelacyjny gąbek, bo to jest gąbek o numerze 21-856. No i tu jest ten syn 330, który wydał już mnóstwo dobrych gołębi, co między innymi tam już nieraz nadmieniałem u pana na Giewoncie, tam był ten Krzysiu Kowalczyk chyba, Kowalczyk, tam na Giewoncie jest ten film nagrany, co miał, to jest najlepszym lotnikiem w rejonie, potem miał rok wcześniej najlepszym w oddziale, także tam po prostu, bo on już wydał dużo mnóstwo dobrych gołębi, ten syn 330, nie? No a tu jest siostra, pełna siostra mamusi króla. Także tutaj jest też rewelacja, tu jest gąbek. 28,57. No tu jest znowu po synie 330 z 13 roku. No i to jest imbredzik taki po prostu po samicy 13,290, co jest też po mis i znowu po synie 330. A mis jest 330 też. No tu jest też taki gąbek bardziej do rozpłodu, ten 21,857, nie? Następny to jest 21,862. Widzimy gołąb kolejny, to jest po Adamia Piwowarczyka, matka gołębia, tego gołębia matką jest właśnie od Adasia Piwowarczyka, a z gołębi w Josatone wywodzącej. Josatone po prostu, no i tu jest też syn 330, a zarazem jeszcze, tu jest mamusia króla też, nie? No to też takie fajne połączenie po prostu z 12 roku tu jest, nie? Następnym gołąbkiem jest to 21858, no to tu mamy też od Adasia Piwowarczyka, to jest tutaj z Drapy Ronaldo, Michała Van Lint. Błyskawica jest, widzę. Błyskawica, później mamy po córce 330. I tu jest. Para się przewija cały czas. Dodatkowo jest tutaj od Drapy z Mai, tam po prostu, bo to jest ta na aukcji w Kaliszu, chyba co poszła wtedy na oficjalnej aukcji za 14 tysięcy. Ta samiczka, po prostu ja ją później odkupiłem. 1003 numer ona miała. Za 7 tysięcy ją odkupiłem. 3, tak, 1003, no ona za 14 tysięcy chyba poszła wtedy. Pamiętam to 2000. Wtedy rozbiłem samochód akurat. To w Miliczu to było. Dokładnie. No i tu jest jeszcze córka złotej pary, także ten, nie? Bo to złotej pary tak często daje takie numery równe, także jak mam możliwość, to takie daje równe numery, to żeby były znaczne, że są z tej rodziny. No i następnym gąbkiem tu jest bardzo fajny gąbek, tak samo 21877. No to tu jest właśnie tak ten. Imbred na mis, widzę wszystko. Tak, imbred na mis i tutaj jest no, całkowity imbred na mis, tak, nie? Tu widzę jest po siostra mis, tutaj jest ojciec mis,
Mama Mistrz, tutaj tak samo, oj, to jest, to jest 459. To jest nowy gołąb rozpłodowy, 13295, samczyk właśnie po tym Miz i po tym 38 na Imbreda. Ten gołąbek i ta 90 wydają już bardzo dużo dobrych gołębi, nie? Już na młode miały po prostu komplety i szybkie naroczne po prostu, nie? Czyli teraz... polecamy uwadze gołębia o numerze 21877, to jeżeli chodzi o te gołębie pojedyncze takie, które... Wczoraj jest SMS-a od Lachów tam z Żywca, no to właśnie wnuczki 330, mam tu listę na telefonie, Krzysiowi nawet pokazywałem, 11 konkursów najlepszy lotnik oddziału na obecną chwilę, to jest właśnie wnuczek 330 i bodajże piąty lotnik oddziału Żywiec jest to też wnuczek 330. Czyli tego gołębia polecamy uwadze, 21877. Oprócz tych 12 czy 13 gołębi, które kolega Zbyszek przedstawił, mamy też 5 pakietów po 5 sztuk gołębi. No to są takie pakiety kolega Zbyszek tak zrobił, się, cena, że po prostu... cena jest konkurencyjna, bo pakiet cena wywoławcza jest 500 zł, jest 5 gołębi i to są też, że proszę, pokaż mi jeden chociaż pakiet. No dużo pokażmy. Jest takich dokupionych nowych gołębi, jak tu jest na przykład od Bittnera też jest. Zachęcamy tam... właśnie, żeby koledzy latali takimi gołębiami, bo one są jeszcze w takim w stanie... Można jeszcze utrzymać, nie? Tak. Bo nie są przerośnięte gołębi. Czy tam mydłem, skrzydełka, taśmą klejącą, tego typu. No tu jest też od Arka Bittnera po prostu też dokupiony drogi gołąb, bo też tam podejrze chyba... Ta widzę, Morisa jest... Tak, tu z Brixa, wiem, że to się, no znaczy 3,5 czy 4,5 tysiąca dałem za gołąbka, no nie? No tutaj plus ta... Pokażmy, to jest taki jeden gołąb w tym pakiecie, później kolejny gołąb to jest i to jest małego, syn, widzę, aslotowy to jest też... Tak, aslotowy mały, później tu jest syn króla, mamusi króla, także tak. Po prostu jest bardzo dobre. Tu jest, no to jest jedynki, jest, widzę też jeszcze z takiej od ciebie. Nie, to jest, jedynka ja, to jest... Taś... Ja, ale ja wiem, nie, bo tu. To jest rodziny, co ostatnio był z tej deszczu, był pierwszy gołąbek. 710 to jest samiczka właśnie, co na reklamie mojej jest, a to jest ten Zbyszek, nie? No to jest po prostu z tej rodziny właśnie, co był pierwszy ostatnio z tego deszczu. Mm-hmm. No tu jest ten Van Hecco, ostatnio mówiłem od pana Janka Kucharskiego, co kabinkę mam, a to jest babcia 05 rok 80, no to są gołębie, które nawet się nadają na 1105 km. Te gołębie nigdy praktycznie w 90% mają skuteczności z 1105 km. Jeżeli by takie loty były, to nawet po wyglądzie już te gołębie poznaję, no to już jak taki odpowiedni wygląd jest, tak jak ona ma 80, no to te gołębie od 2 lat praktycznie się nie gubią, no tam gdzieś w przypadek jakby gdzieś go zeszyli z wiatrówki albo jaszczą go wziął, bo kwestia czy tygodnia, czy jakby go nie było, 3 miesiąca one muszą dojść. Tak twarde gołębie są, nie? To czwarty gołąb z pakietu takiego to jest widzę też. Też jest tutaj po prostu babcią, jest mamusia króla, syn złoty pary, od Adasia Piewaczyka kupiłem za 10 tysięcy, jest tutaj gołąb 923 płowy, który był na 8 tysięcy pierwszy, na 7 tysięcy pierwszy, jest artykuł o nim w złotym gołębiu. Mówimy o Adasiu czy o gołębiu? O gołębiu, on był, nie wiem, roczek czy dwulatek po prostu to... A nie tam gdzieś w kronikach kryminalnych, nic z tego? Nie, no, Adasiu do nich grozi jeszcze na razie. I kolejny od kolegi Jarosława Grzankowskiego jest ojciec, oryginał. Czerwony gołąbek, no i plus tutaj są te gołąbki, tu jest od Pielasiaka jeszcze Zamana i Oli po prostu mamusia. Także no to nie są, pakiety są naprawdę skonstruowane. Tak jak powiedziałem, że pakiety też mają temu służyć, żeby hodowcy tam chętnie nimi lotowali i później takie informacje jak te gołębie lecą tutaj nawet jak bumerek, żeby wracały do kolegi Zbyszka, bo dzięki temu, to już my kiedyś wskazywaliśmy, dzięki takim praktykom my mamy możliwość też sprawdzić te gołębie nowe nabytki, które kolega Zbyszek ma. No tak jak mówiłem, że tu nie ma ryzyka, bo jeżeli się jakiś lotnik pokaże u kolegów, to proszę nadsyłać po prostu tę dokumentację i dostają brata gratis, także nie ma ryzyka zgubienia jakiegoś gołębia, nie, czy ten, bo to ryzyko podejmuję wtedy ja, bo tego asa po raz drugi jest ciężko uchować, a tak to koledzy mają możliwość tego gołębia już testować sobie jeszcze bardziej, a zabezpieczenie ja już po prostu tego brata uchowuję, czy jak tam nie mam brata, bo tam niektórą rodzinę się już zdąży sprzedać, też różnie to bywa, ale to tam po prostu się jakoś dogadamy, jakiegoś tam bliskiego kuzyna czy coś, nie? Rozumiem, także dziękujemy bardzo i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji gołębi i zarówno tych pojedynczo i zarówno pakietów. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dziękuję.